Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami ostatni, 10. materiał z gry Commando 3. Przed nami finałowy poziom kampanii Hard, czyli ten sam poziom, co był oczywiście w 5. filmie, ale na Hardzie, ale finalny i ostatni poziom w grze, ostatni poziom w tej serii i to jest też ostatni odcinek z tej serii. Lecimy! Dam, dam, da, dam. Tak, przelatujemy sobie naszym samolocikiem. Mamy znowu tą kuszę. Mamy znowu ten karabin. Znowu minigana mamy. Tej broni nie mieliśmy. I znowu miotacz ognia. Miotacz ognia. Dobra, jest git, jest git. Tu też fajnie strzela, bo takie rakiety wystrzeliwuje. O, no tak, tu są przecież ci. Te bałwany. Dobra. No to nie ma paska życia akurat ten skuterek. Okej, znowu ci, tutaj te grube kurczybyki. Ale muzyka też tu fajna jest bardzo. Okej, dobra. No i jesteśmy znowu w samolociku. Jak widać, ten samolocik też ma pasek życia. Szkoda, że tego wcześniej nie zauważyłem grając, jak byłem młody i głupi. Dobra, gińcie mechy. Zielone mechy. No i już nie ma samolociku. No ale to jest poziom hard. Mam nadzieję, że ten boss finalny na hardzie nie będzie tutaj za trudny. Bo już na tym normalnym był dosyć. Wow, patrzcie ile życia mam. Tak, tyciu, tyciu. Git. Dawaj jedzenie. Git. Dobra. Fak, 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 fak. Pieniądze, dobra, git. Git, git, git. Mechy teraz. Mamy jedzenie znowu, dobra, o Jezu, fuck. Dobra, 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 siup, zajebiście. Dawaj mi jedzenie. Dobra, sama postać poleciała do przodu. No i lecimy dalej przez siebie. Tutaj z tego co pamiętam były czołgi, no te czerwone czołgi. Okej, 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 aha, ten czołg sobie tak po prostu do przodu jechał. Okej, znowu czołg. Dydym, dydym, a ta piosenka była w pierwszym levelu. Dobra, git. Udało się. Idziemy wyżej. Tak, tutaj ten czerwony dopakowany samolot. No tak, mamy przecież tą rakietnicę. Ale ja mam miotacz ognia przecież, fuck. Fuck, fuck, fuck. Padaj, jest, ach, kurde. Dobra, mamy miotacz ognia. Miotacz ognia tu zrobi robotę. No, 50 amunicji tylko zużył. A zrobił robotę. Teraz ty, dziadzie. Czołgu, czerwony. Okej, zajebiście. Teraz czerwony samolot. Dobra. Zrzucił na mnie bomby. Teraz ja go dokończę. Git, 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 git. A Jezu, jeszcze żyje. Fak, żyje jeszcze? Ile to wytrzymuje? Dobra, padł skubaniec. Idziemy wyżej. A Jezu, bo to mi tymi ciulikami szczela. Bo tu jest przecież ten czołg, który wyszczeliwuje. Skubaniec. Zajebiście, padł. Mamy shoot. Tam jest znowu snajper. Fak, snajper. Ja nie pozwalam snajperowi żyć. Idziemy dalej. Tutaj sobie, co pamiętam, za niedługo będzie ten samuraj. Ale on nie jest trudny. Ci tutaj na dole przy miotacz ognia. Nie no, miotacz ognia na tej misji dostać to jest po prostu kurde miód. Dobra. Idziemy zmierzyć się z panem samurajem. Ponownie. A jest miotacz ognia oczywiście. Uwaga, tylko ja nie wiem jak tego uniknąć, kurde, tego się chyba nie da uniknąć.
Dobra, weźmy do tego tą broń. Ona jest dosyć fajna, ma duże wrażenia. O Jezus, praca strzela. Dobra. Dawaj, lecimy z nim. Ajajajajajaj, znowu się na mnie rzucił, dobra. Teraz zmiotacza ognia, dokończyć go tylko. Jest, pada, jest! Udało się, dobra. Pan samuraj został wykończony. Idziemy dalej, pyk. Tego nie mogę za bardzo, okej, mamy ten. Znowu ten czołg. Walony. Fuck, jakie obrażenia z tych kratek dostaję. No i zabili mi go. Czyli potwierdziła się moja teza, że on pada, kiedy ja nie jestem w nim. Dobra. Cage. Dawa jedzenie. Idziemy wyżej, bo tu są te... takie większe drony, można powiedzieć. Znowu. Weźmy sobie miotać ognia. Git. Jeżeli mnie oczywiście nie zabije, nie? On to potrafi. Okej, te bombowe ryby. Git. Znowu bombowe ryby. Bomboryby. Idziemy wyżej. Okej, winda. Mamy checkpointa. Teraz zauważyłem, że będę robił checkpoint się wyświetla. Tutaj mamy te wiatraki. Lepiej, żebym się uleczył do końca. Znowu ten czołg. No ten miotacz ognia jest fajny jako taki splash damage, nie? Teraz rozwalamy te wentylatory, kurde! Ile to bije! No mogę to sensownie przeskoczyć? Dobra, git, udało się. Idziemy teraz po schodach, unikając ciosu, bierzemy misia. Tu będzie ten czołg, fuck! Czołg. Dobra, palimy go. Znowu on. A, nie trafisz mnie, skubańcu. Dobra. Ja ten miotacz ognia tego głównego bossa to się przyda jak nic. Dawajcie. Czy to będą jeszcze mechy? Okej, mamy przejście dalej. Idziemy tędy. Dobra. Fuck! Dobra. Teraz znowu te działka. Mamy świnkę. Znowu to działko. O, to też można zniszczyć. To się da w ogóle zniszczyć? Ja nie marnuję amunicji na tego? Chyba marnuję amunicję na to. No ale widzicie, ma ten odbiorniki damage'a. Tak to nazwijmy. To też można zniszczyć. Czekajcie, spróbuję to zniszczyć, bo tam będzie amunicja i tak. To po co to ma odbiornik? O, da się to zniszczyć! Ej, nie wiedziałem tego! To z tego, że to jest taka pierdoła, ale nie wiedziałem tego. Nie uda nam się z nim wygrać. Mamy za mało ammo. Fuck! O, właśnie. Dobra. Nie ma, panie. Snajper. Dobra, moi drodzy, gotowi na finalny pojedynek. Stoczymy oczywiście drugi raz z nim walkę.
Ale jest to finalna walka. Dydym. Wiecie co, niech on mnie zabije. Bo ja i tak przecież tego nie wygram. Po co na siłę to robić z taką amunicją? Niech on mnie zabije. Bo i tak nie mam za dużo amunicji. Niech on to zrobi po swojemu. No bo on i tak mi dużo zbija i tak. No dawaj, dawaj. No właśnie. No, teraz możemy walczyć z pełną amunicją. I gramy babą. Dobra, zbijemy go oczywiście. Fuck! Okej. Okay. Bijemy go oczywiście z kuszy, wiadomo. Żeby najlepszą amunicję zostawić na koniec. Trochę to porfa. Ale bijemy go. Fuck! Dobra, udało się. Jest uniknięty. Okej, okay, teraz z lewej. Znowu z lewej. Okej, okay, mogę trzymać myszkę, nie muszę jej tak puszować. Kurde, to jest chyba, ja przewidziałem to chyba. Git. Już wiem, jak ten laser działa. O nie, jednak nie wiem. Fuck! Dobra, jakoś damy radę. Jep! Jest, udało się. Bijemy go dalej. Znowu udało się? Okej, okay, udało się. Dobra. Git. Teraz znowu, dobra, pół życia mu zjechałem, ale to dopiero pierwsza forma, pamiętajmy. Okej. Okay. Znowu mi jest tego dzióbka szczela. No ta druga jego forma będzie bardzo prosta, bo on tam praktycznie nic nie robi. Fuck! Dobra, jest. A weźmy sobie broń. To i tak ma bardzo dużo amunicji ta broń, wystarczy na jedną formę. Nie! Nie dam się. Jest, udało się. Teraz bierzemy sobie tą jego drugą formę, która tak naprawdę polega na staniu pod nim. Okej. Okay. No, damy radę, no spokojnie, z tymi broniami to damy radę. To nie są te co broni, co mieliśmy wcześniej. Gate. No, widzicie. Nawet ta jedna broń mi wystarczyła, żeby zrobić jego tą drugą formę. Git! Teraz wyciągamy miotacz ognia. Dobra. No i znowu oni. Te robaczki. No nie, ja tu zginę, nie? Kurwa, to nie jest dobra broń. Fuck. W dupę jeża. Jest, padaj, jest, udało się, mamy to, jest. Nareszcie, mamy. Nie sądziłem się, że się uda, widzieliście, ile życia miałem? Uratowały mnie ostatnie kilka sekund. Powiem wam tak. Ja naprawdę długo w tą grę nie grałem, ale teraz, tak po, nawet po kilku latach, kiedy tą grę na nowo przechodzę, to nie czuję, żeby ten hard był jakiś... No wiadomo. Oni padają. Znaczy, bossowie jak widzicie, mają więcej HP. Dostajemy więcej obrażeń, ale nie było to jakieś trudne, co nie? Można powiedzieć, że ta kampania na hardzie to była taka by alternatywa dla tego, co by się stało w normalu, gdybym tak nie uważał. Choć może gdybym tu uważał, to może udałoby mi się
przejść to normalnie, choć nie wiem, zobacz, byś... No nie wiem jakby to wyglądało. Moi drodzy, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Boże, bardzo serdecznie. Dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo, bardzo za oglądanie tej serii. To jest koniec Commando 3. Więcej filmów z Commando 3 nie będzie, bo tak naprawdę nie ma w tej grze nic do nagrania. Bo po pierwsze, nie mamy tu żadnych... Nawet jeśli byśmy chcieli, to nie ma tu żadnych osiągnięć. Nie ma tu robienia gry na 100%. Nawet znajdziek w tej grze nie ma. Po prostu idziemy przed siebie i naparzamy wszystkich. Mamy 10 poziomów tylko w tej grze. No 5 w sumie, ale jest jeszcze kampania Hard, którą teraz ogrywaliśmy. Więc to jest koniec oficjalny. Commando 3 na kanale. Zajebiście się czuję. Przeszedłem jedynkę, dwójkę, trójkę. Teraz, moi drodzy, wam tutaj upomnę, że kiedyś, nie mówię, że teraz, nie mówię, że za miesiąc, ale na pewno się pojawi dodatkowe odcinki z Commando 2, gdzie będziemy też tą kampanię na normalu i na hardzie przechodzić, bo tam też są bronie, których nie ma na przykład w Commando 3. Też są inne bronie i też dużo inaczej też poziomy wyglądają. Też inne są tam drogie, więc są tam na pewno rzeczy, których wam nie pokazałem, więc do Commando 2 sobie wrócimy. Ale dopiero po ukończeniu sagi, na razie jednak nie mam zamiaru do Commando 2 wracać. Kolejną częścią Commando, jaka się pojawi po tej, będzie Commando Assault. Ono będzie miało chyba około 5 filmów, tam jest około, tam, no tam będzie, tam jest malutko poziomów. Ale około właśnie 5 filmów. No i kolejną częścią, tak jak mówię, będzie Assault, która nie wiem kiedy się pojawi. Myślę, że początkiem marca albo końcem lutego. Zobaczymy. Na razie chciałbym inne fleszówki wam pokazać, nagrać. No i co? No i później Commando Rush. No zobaczymy, zobaczymy. Ale na razie, jeśli się Assault nie pojawi tak szybko, to na razie mogę uprzedzić, że to jest przerwa od Commando, bo główną sagę ukończyliśmy. Ukończyliśmy również Kaktusa McCoya, ukończyliśmy Jack Smitha. Więc można powiedzieć, że mamy dużo już fleszówek za sobą, ale realizuję dalej moją listę. I teraz zajmiemy się takimi fleszówkami, które starczą nam na, nie wiem, 2 odcinki, ale za to będzie naprawdę fajnie, będą naprawdę fajne. Raczej powinniście je znać, choć nie wiem, może znajdą się coś fajnie. Moi drodzy, kończę Commando na kanale i no i co, widzimy się w kolejnej fleszówce. Pa, pa!